Cześć, w tym filmiku chciałbym pokazać dwa motywy taktyczne: związanie i ofiara. Te motywy pokażę korzystając z partii, którą niedawno rozegrałem na portalu chess.com. Mój przeciwnik stracił już wcześniej przez błąd hetmana, więc partia i tak jest dla mnie wygrana. Ja gram białymi, on czarnymi. Przeciwnik mój wykonuje ruch, który jest błędny. Nie ma po prostu żadnego sensu. Stawia piona na polu h6. Ten pion miałby w jakiś sposób tą wieżę odstraszyć. Jednocześnie jest to taki ruch, który czasami się wykonuje, taki niby, który ma w razie czego dać królowi drogę ucieczki, gdyby ktoś próbował robić mata na ostatniej linii. Natomiast mój przeciwnik nie zwrócił uwagi na jedną rzecz, że mogę tego piona zbić hetmanem. Ponieważ ten pion na polu g7 jest związany. Wieża jest na linii z królem, więc gdyby ten pion miałby odbić hetmana, to byłby szach, więc nie może zbić tego hetmana. To jest związanie. To jest motyw taktyczny, który się nazywa związanie. Związanie polega na tym, że jakaś słabsza figura, w tym wypadku pion, osłania silniejszą figurę, w tym wypadku króla, która byłaby zaatakowana po odsłonięciu. Równie dobrze związanie może dotyczyć innej sytuacji, kiedy pion zasłania hetmana. Jest atak na hetmana. I zbiłbym na przykład tego piona jakimś skoczkiem. Wtedy po odsłonięciu mógłbym zbić hetmana. W tym wypadku jest atak na króla. Czyli nie wolno nawet wykonać takiego ruchu, takiego bicia. Czyli tak, zbiłem sobie piona i dodatkowo stworzyłem groźbę matową. Dlatego mój przeciwnik wykonuje taki ruch, żeby mnie zamatował hetmanem. Ja zauważyłem, że mogę stworzyć kolejne groźby matujące. Dlatego wystawiam wieżę na a4. Prawdopodobnie mój przeciwnik pomyślał, że chcę tą wieżę postawić tutaj, żeby wykonać hetmanem mata na tym polu lub na tym polu. I słusznie, jest to jedna z groźb, ale nie jedyna, ponieważ nie przewidział innej, więc wykonał ruch taki wieżą, aby zagrozić mi na ostatniej linii matem. Mój król jest zablokowany przez własne piony, więc byłby mat na ostatniej linii. Tylko że nie zauważył, że mogę wykonać inny motyw taktyczny, ofiarę, który właśnie wykonuje. Ofiarowuje tą wieżę, wchodząc jednocześnie z szachem na króla. Czyli, ponieważ jest szach, więc on nie może oczywiście zrealizować tej groźby. Jedynym ruchem, który ma mój przeciwnik, jest zbicie tej wieży pionem. Ja tego piona odbijam hetmanem, wchodząc znowu na szacha. Król może uciec tylko w to miejsce i ja daję mu to. Także pierwszy motyw taktyczny, który wykorzystałem, było związanie, drugi motyw ofiara. Więc w takim razie, co mój przeciwnik mógłby zrobić, żeby uniknąć tego mata? W momencie, kiedy wszedłem wieżą na pole a4, mój przeciwnik mógłby ochronić się przed tą groźbą, stawiając wieżę tutaj. Przy czym ja oczywiście wtedy mogę postawić sobie tą wieżę w to miejsce, aby zagrozić matem na tym polu lub tym polu. Dlatego mój przeciwnik mógłby ewentualnie jeszcze, ratując się, przedłużając troszeczkę zbliżającą się nieuchronnie agonię króla, postawić piona tutaj, aby odsłonić sobie linię dla tej wieży, która mogłaby próbować coś bronić jeszcze. Tylko że oczywiście to też nie jest skuteczne. Ja nie mogę matować w tym momencie tutaj, bo stracę wieżę hetmana. Nie mogę matować też tutaj, bo to nie będzie mat, bo król ucieka sobie. Ale mogę pójść tu. Król nie ma gdzie uciec, tu jest wieża, więc zasłania się wieżą, jest tak czy tak mat.
Także dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. W tym filmiku chciałem pokazać dwa motywy taktyczne: związanie i ofiarę. Dzięki.